Siemanko YouTube, tutaj Bernard ze Snake Barn. Znajdujemy się już na mojej nowej hodowli, wszystko jest przeprowadzone. Ogólnie pokażę Wam to zmienić, jak to wygląda, przy okazji sobie coś nakarmimy. Także witam. Dokładnie. Snake Barn. Zaczynamy, zostańcie ze mną. Zrobimy troszeczkę taki wstępik, pokarmimy, w międzyczasie pokażę Wam mniej więcej tam, jak sobie troszeczkę karmię, więc widzów o słabych nerwach odejdźcie od monitorów, telefonów, telewizorów. Żarcik. Ogólnie jest kilka rzeczy, które są dla mnie niezbędne przy karmieniu. Ale najpierw, zanim do tego przejdę, chciałem jeszcze podziękować Bartkowi z kanału DJ Arachno i jego ptaszniki za cenne rady, za naprawdę parę fajnych słów, za inspiracje i podpowiedzi stare, które mi dałeś. Naprawdę dziękuję, bo był wiele dla mnie znaczą. No i co, przejdźmy teraz do karmienia. Jeszcze Wam pokażę kilka rzeczy, które są mi potrzebne przy takim standardowym karmieniu. Przede wszystkim są to rękawiczki, tak? Ja jestem alergikiem ogólnie, więc jak mam rękawiczki, to wiem, żeby nie pocierać twarzy w momencie, kiedy dotykam szczury. Bym tak sobie potarł, to byłoby śmiesznie, ale na pewno nie fajnie. Więc tak, po pierwsze to są rękawiczki. Standard, nitryl. Wiadomo, wszędzie dostępne. Kolejna sprawa to jest kilka takich gadżecików. Przede wszystkim hak archeologiczny. Moim zdaniem niezbędny w ogóle do obsługi przy wężach. Ja lubię krótkie haki, ponieważ są łatwiej mi nimi manewrować. Druga sprawa to są szczypce, długie, w różny sposób, pensety do mniejszych zwierzaków, ale do większych, takich jak króliki czy duże szczury, fajnie sprawdzają się takie szczypce z takim, nie wiem, z takim czymś. Kolejna sprawa to jest ciepła woda. Wy tego nie widzicie, ale to mniej więcej wygląda o tak, że po prostu główki rozmrożonych szczurów moczę w ciepłej wodzie, żeby zwierzak mógł łatwiej zlokalizować. No i to jest to. Tyle. Zaraz nakarmimy kilka zwierząt, a wy zostańcie ze mną. No to co? Spróbujemy coś nakarmić, nie? Pokażę Wam mniej więcej, jak to działa. Hak. Wiadomo, bierzemy pierwsze. Może nie pierwsze, ale któreś tam pudło z góry. Tak. Teraz będzie trochę śmiesznie. Mam nadzieję, że się udało. To pytony królewskie. Wiecie, że z tym różnie bywa. Więc bierzemy sobie takie szczypczyki. Patrzymy, gdzie goś jest. I czy jest. Trochę się zdenerwował. No, tutaj mamy. Tutaj mamy skurczy byka, który niestety nie chce jeść. Ale zważywszy, biorąc pod uwagę to, że nie zaatakował tej ofiary, spokojnie mogę ją podać następnemu wężowi. Pójdziemy tutaj. Może się uda. Mamy samicę Fire. Poszło? Poszło. Dziękuję. Zasuwamy troszeczkę w dół. Najlepsze jest to, że teraz ta samica, która wcześniej nie chciała zjeść, chyba troszeczkę się rozochociła delikatnie, więc zamoczymy z powrotem szczurka w ciepłej wodzie, tak żebyście zobaczyli, jak to jest. O, tak. I spróbujemy. Ona w tym momencie poczuła zapach w pudełku i powinna już zaatakować. Było widać? Było widać. Więc co? Teraz poleci jakaś muzyczka. A ja sobie pokarmię, a wy to pooglądajcie.
tutaj zrobimy chwilę przerwy, przeskoczymy na inną karmówkę. Mamy samicę, młodą samicę Roswell, przepraszam, Roswell Leathertail Motley. Ona jest od Roberta Terączki. Zobaczymy, jak jej pójdzie królik. Nie najgorzej. No i co? Tutaj mamy łobuzy, które jedzą. Boaz ze szczurem, nie stresujemy zwierzątek. Widzicie, jaka jest czujna? Nie. Zobaczycie, ona teraz dostanie przepióreczkę, bo ostatnio był królik. Zobaczmy, jak na nią zareaguje. Dobra, bez tyjka. Zamykamy. Mamy kolejną głodną bez tyjkę. Same głodne mordki. Tutaj. Tutaj poleci. Tutaj poleci osesek króliczy. Hop. Dostanę kilka na pewno. No to co? Jedziemy z kolejnym regałkiem. Najpierw może mini króliczek dla tej oto księżniczki. Widzicie? To jest błąd. No i teraz szyderka. Drobny błąd terrarysty. Zagadany. Trochę krwi poleciało. Ogólnie, jak widzicie, śladu prawie nie ma. Rana zdezynfekowana. Tak? Ale błąd terrarysty. Czasami tak bywa. I teraz najważniejsze. Tak naprawdę, co tutaj się, co się stało, to był mój błąd totalnie. Zagadany, zamyśliłem się, chciałem wam to pokazać, nagrać. Zaraz spróbujemy wężyka jeszcze raz nakarmić. Tym razem troszeczkę podgrzeję tą karmówkę. Główka, żeby była cieplejsza. No ale co, nie ma się co łamać. Jedziemy dalej. Samica rega. Miejmy nadzieję, że... Poszło. Teraz będzie coś ekstra. To będzie pierwszy królik. Pierwszy królik opcji. Opcji Caditer. Najeżdżamy. Łapiemy ostrość. Zwierzaka odstawiamy.
Bierzemy hak i zobaczcie teraz, co się dzieje. Skumajcie to. Przepiękny. Przepiękna hybryda. Czyżbyśmy uciekali? Nie, wracamy do środeczka. I sprawdzimy później, co u niej. Twarda sztuka. No i co? Tyle na dzisiaj. Zobaczyliście kawałek mojej nowej hodowli. Zobaczyliście, jak karmię, co się dzieje. Może było trochę przerażająco, może nie. Ale dla mnie to codzienność. No takie rzeczy się dzieją. Czasami odrobina nieuwagi i może się to skończyć źle tutaj. Na szczęście na tym filmiku żadnemu zwierzakowi nie stała się krzywda. No, może poza tymi, które zostały zjedzone, ale one i tak już były martwe. Także wiecie, codzienność terrorysty. Tak, tyle ode mnie. Do zobaczenia za tydzień. No i co? Hashtag. Dokładnie. Trzymajcie się. Hej!